Hej, ja jestem Zwirbą i chciałbym was serdecznie powitać w 23 odcinku naszej gry CBU w Europie Universalis 4, gdzie naszym celem jest zdobycie osiągnięcia Filipiński Tygrys, czyli musimy otworzyć dawne Imperium Chola, 1 lutego 1643 roku. I teraz muszę sobie przypomnieć, co my planowaliśmy w tym momencie. Na pewno skończyliśmy niedawno podbój reszty Malakki, teraz kolonizujemy resztę tutaj prowincji, no i będziemy patrzeć powoli, jak Ming spada w otchłań po prostu braku mandatu niebios, zacznie za niedługo się ładnie sypać na lewo i prawo. Mamy teraz separatystów Ming, więc w tym momencie musimy po prostu sobie pójść i ich wykończyć. No dobra, na ten moment patrzymy tak, z dochodami jest nie najgorzej, powiedziałbym. Tutaj bym chyba z chęcią na tak w sumie pozbył się, tak patrzę, tak. Przede wszystkim tak, teraz sobie przypomniałem. Wy musicie oczywiście chronić handlu tutaj w kantonie. A wy będziecie chronić handlu tutaj na Malakka. Tutaj bym, tak, tutaj bym miał najwięcej. Dobra, to w ten sposób bym to zrobił. No i zobaczmy. W tym momencie widać, Bachmanis zostało nieźle po tylnej części ciała z handlu, więc już mi tak dużo nie zabierają, chociaż cały czas niestety jest to według mnie za dużo. No dobra, więc tak, tutaj będziemy potrzebowali jeszcze te prowincje skolonizować, potem jeszcze oczywiście zająć Sundę. I teraz tak, okej, czyli teraz zarabiamy całkiem nie najgorzej, tutaj zaraz będziemy mieli, odzyskamy prowincję, która jest obecnie w rękach separatystów Ming. Tak, akurat tutaj mi nawet nie wygenerowali, o dziwo, większej ilości... nie wygenerowali większej ilości separatyzmu z tego co widzę, więc to jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. Okej. No dobra, no to w takim razie tutaj nie pozostaje nic innego, tylko się zacząć przemieszczać w tą stronę. Flota wojenna niech się ustawi tam gdzie trzeba. Ta flota niech idzie do portu w przypadku wojny, ta na razie tutaj może pływać sobie grzecznie. Jak gdyby nigdy nic, możemy wziąć w końcu, tak jak wspominałem, tą ostatnią, ale nie, chyba na razie nie, zostawimy sobie, żeby mieć ten profesjonalizm floty. Będę chciał wtedy wziąć piątą kulturę w końcu, żeby mieć spełniony drugi cel. Kolejna technologia wojskowa, to ile mi brakuje? Mamy tu jeszcze 5 lat, ciekawe czy zdążę w razie czego wziąć jeszcze... tutaj musiałbym wziąć jeszcze 2 idee, to mi troszeczkę nie pasuje. No dobra, tutaj w takim razie bym wziął do tej floty oczywiście powołał admirała Zula Dimantanag. Okej, okay. To w takim razie pozostaje ostatnim krokiem po prostu uderzenie na Banten. Dobra, zwycięstwo. I teraz tak, mamy do czynienia z dosyć sporą flotą przeciwnika, znaczy armią przeciwnika, ale to nie powinno być nic, co by mnie tutaj w żaden sposób było w stanie zagrozić. Tutaj idziemy na Banten, potem zajmiemy tutaj Pakuan, potem tu są te wszystkie forty. Bali najpewniej będę chciał... i teraz straciłem generał niestety. To jest ta zła wiadomość. Czy mam jeszcze generał w zapasie? Jakiś tam mam Parang Mactan, ma troszeczkę to oblężenia i to jest jedna z tych najważniejszych rzeczy. Okej, no to w takim razie teraz czas na nawracanie prowincji animistycznych, one są najszybsze do nawrócenia. Przyspieszmy sobie do czwóreczki. Okej, piszemy tutaj. Tutaj może na kalapę powinienem pójść, ale bardziej mi zależy na ten moment, żeby tutaj... O! I to jest piękna rzecz. W ten sposób szybko będę mógł zdobyć być może więcej ciężkich okrętów. Tutaj widzę, że próbują mi pójść na plecy. Dobra. Ja sobie popłynę w ten sposób. Czy blokuję Pakuan? Tak. Ok, zblokowani. No to w ten sposób to będziemy trzymać.
Bo tutaj przede wszystkim nie chcę, żeby mi tutaj przyszli na przykład mój palemban, który jest prawie pełni skolonizowany, żeby stwierdzili, że a, spalimy ci prowincję. Dobra, zobaczmy. Ile macie transportowców? 22, to nie jest dużo. I tak jak wspominałem, dobra, zobaczmy jeszcze raz ostatecznie, co... Czyli muszę tak, zachód... ten zachód tutaj zgarnąć i to jest 69% overextension i bym sobie może do tego troszeczkę gotówki wziął. No nic, zobaczymy. Zobaczymy, czy będę chciał wziąć jeszcze kolejne prowincje, choć tutaj mamy do czynienia z kolejnymi manufakturami. A manufaktury, jak wiemy, to jest po prostu niebo w gębie, można tak powiedzieć. Tak bardzo bez sensu. Dobra, tutaj jest flota Sundy, palembank jest skolonizowany, tak mamy palembank, to dlaczego by nie bankę. I teraz tak, tutaj wszystko jest pod kontrolą, tutaj proszę mi wpłynąć. Okej. I teraz tak, możemy wziąć reformy monetarne lub dostać inflację w sumie. Tutaj podniesienie niestety stabilności troszeczkę by mnie kosztowało, to byłoby 200 punktów, z kolei w ten sposób... niech będzie ta strata stabilności. Dobra, tutaj przynajmniej armia Sundy zostanie pobita. I teraz tak, możemy stracić troszeczkę profesjonalizmu, 2,5%. Lub możemy na Spice Islands. Spice Islands to są chyba tutaj. I tutaj mamy jak? Minus 13, minus 11, minus 11. Najgorsze jest to, że jeszcze mi tutaj szlachta dostanie. Będzie nielojalna, ale biorąc pod uwagę, że najbliższe, że tak powiem, dopiero skorzystanie z punktów ich będziemy mogli zrobić za 8 lat, to do tego czasu będę mógł znowu skorzystać z Cold Diet, więc w takim razie, no i zwłaszcza, że to będzie mi naturalnie podskakiwać do góry, więc w takim razie dostałem dzięki temu troszeczkę chyba profesjonalizmu, czy coś tam. Dobra, okej. Miejmy nadzieję, że tutaj coś przejmiemy. O tak, przyjąłem 5 okrętów. I to jest dla mnie najpiękniejsza wiadomość dnia. No dobra, tutaj mógłbym spróbować flotę tutaj przechwycić. Dobra. Im więcej będę miał floty handlowej, dla mnie tym lepiej. Nic nie przechwyciłem niestety. To mamy co? Więcej statków handlowych. O, to jest dobra rzecz. Ja w takim razie pójdę tutaj do Kendal. I zaraz postaram się więcej czegoś przechwycić. Tutaj widzę, flota płynie Bali. Nie wiem, czy będą próbować mnie zdesantować się tutaj na mnie. Aha, próbują się zdesantować. Okej. Pytanie jest... O, mamy za dużo punktów administracyjnych teraz. Więc na ten moment bym wziął sobie ekumenizm, albo mniejsze oprocentowanie pożyczek. Jedna i druga rzecz jest bardzo dobra. Ale mimo wszystko wezmę ekumenizm, ponieważ będzie mnie zbliżać coraz bliżej do indirect rule, co będzie oznaczać, że będę miał mniejsze problemy z podbojem nowych terenów. Czy coś zdobyłem? Zdobyłem... A, troszeczkę okrętów, dobrze. A, no tak, przecież... A nie, czekaj, ty się desantujesz tutaj, do Jesselton? A nie, do Brunei. No dobra, tak, jak się desantujesz tutaj do Brunei, no to... Okej. Zgaduję, że... 12 pułków piechoty powinno spokojnie zająć tą armią Bali. Ach, no tak, tylko problem z Bali jest taki, że tutaj musiałbym mieć ja z kolei flotę, znaczy transportową. Ale to sobie wpłynę, naprawię się, wpłynę sobie tędy. Oho, tutaj jest dobra okazja, żeby może przechwycić. Tutaj pójdziemy. Jak gdyby nigdy nic. Dobra, gromadzimy armię w jednym miejscu.
Armia Sundy jest już zdewastowana. Dobra, w takim razie hop i nie ma floty. Znowu coś tam przechwyciliśmy. Okej. No i dobra, czyli mam tak, jeszcze więcej okrętów transportowych, bardzo dobrze. Gdzie jest moja flota transportowa w takim razie? Jest flota transportowa, to w takim razie flota transportowa płyń mi proszę tutaj. No i tutaj będę chciał jeszcze przejąć resztę tych okrętów handlowych. No i coś tam przyjąłem, dobra. Okej, okay, przejąłem jeszcze więcej okrętów, to jest bardzo fajna rzecz. Odłączamy w okręty transportowe. Proszę mi tutaj popłynąć. Ok. Dobra, desant nawali. Jeszcze mamy 3 lata. I tak myślę, że chyba jednak mimo wszystko wezmę sobie teraz ten Indirect Rule. Przez to, co prawda, będę zacofany troszeczkę z technologią administracyjną, ale z drugiej strony, co ja tam się będę martwił. Kolejna prowincja do nawracania. I w ten sposób powinno wszystko pójść mniej czy więcej zgodnie z planem. Tutaj niestety od Bali pewnie będę mógł zgarnąć jakieś nędzne dukaty, ale zawsze to moje nędzne dukaty. Kurczę, w sumie mogę was wywołać wojnę, że tak powiem. Wiadomo w jaki sposób. O, Ming płaci subsydia. No to fajnie. A i możemy w końcu wziąć pierwszą zdolność i ja wezmę sobie mimo wszystko plus 1 do absolutyzmu. Administracyjna wydajność by dała mi więcej, ale ja wolę teraz zdobywać po prostu ten absolutyzm troszeczkę z czasem. Powinienem pewnie pozmniejszać wszędzie autonomię, ale jestem z gatunku ludzi leniwych w tym wypadku. No i dobra, w takim razie Bali zostaje. Wow. No, no. Patrzcie. Coś przejąłem? Przejąłem. Dobra, no to w takim razie odłączamy flotę handlową. Czekajcie. Ach, tam została jeszcze reszta armii Bali. Oż ty w życiu. Ty w mordę kopany. Brytyjczyku. Ja ci w takim razie po prostu postaram się powiedzieć, że to był błąd. Dobra, tutaj na razie nic się nie chce kolonizować. Okej. Dobra, czyli nie ma już armii. Wiadomo kogo. Jeszcze czas, spokojnie. To bym zwiększył sobie rozmiar floty, ale po co? Okej. Okay. Dobra, to w takim razie tutaj nie ma co ich utrzymywać niepotrzebnie, więc w takim razie płyniemy sobie tutaj. Okej. Okay. Jakie tutaj mamy? Supply limit 53, powinno wystarczyć. Więc tak, idealnie byłoby zrobić tak. Czy mnie będzie stać? Powinno mnie stać na niektóre kolonie, więc tutaj wycofam. Tutaj też wycofam. Więc plan jest następujący. Rozpocząć proces natychmiastowej kolonizacji. Te dwie kolonie tutaj, kolejne kolonie tutaj powstaną i zaraz jeszcze wycofam z jednej. Zobaczymy. Dobra. Jak tam z gotówką? Teraz 10 dukatów. Dobra. No to, tak jak powiedziałem, tutaj proszę zostać częścią mnie. Okej, okay, Bali jest teraz częścią mnie. I teraz tak, kto mi tutaj się będzie buntował? Pasajscy separatyści. O dziwo. Gajo, tutaj. Jaki tutaj jest separatyzm? No nic, to w takim razie tutaj sobie pójdę. Jakie są jeszcze prowincje tych pasajskich separatystów?
Pariaman, 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 to jest tu. No ja tu sobie stanę, jak gdyby nigdy nic. No i teraz będzie dobre pytanie, czy będę chciał gotówkę. Mogłem wziąć gotówki 187 dukatów. Albo mógłbym przede wszystkim pokonać tych chłopów, więc na razie wrócimy, pokonamy chłopów, a potem zobaczymy. Dobra, technologia wojskowa będzie mnie kosztować 600 punktów, więc możemy w takim razie wziąć kolejną ideę quantity, ponieważ do przyszłego roku spokojnie, no przede wszystkim będę miał dziś o 10% taniej. Dobra, tutaj niestety nie mam dowódcy. Ach, no tak, ja jeszcze nie byłem w Złotej Erze w ogóle. Ha. Co? No, może być troszeczkę problematyczny dla mnie, jak Iming. O, Iming, oho, ho. Chyba Korea przestała być trybutariuszem, tak? Przestała przy... Tak. Czekajcie, czekajcie. Apache zostali trybutariuszem Korei. Apache. Korea. Apache. Korea. Okej, okay. Nic nie widziałem, nic dziwnego, już mnie nic nie zdziwi. Dobra, więc jak ja powiedziałem, tutaj jedna armia do Gaja, druga do Pariamanu. Jak ja mam murek z oszczyn, mam 3,62, dlaczego ja mam takie kosmicznie wysokie z attrition? Aha, no tak, zaraz to attrition, miejmy nadzieję, zejdzie. To jest właśnie jeden z takich problemów, właśnie jak się nie gra religiami, które mają Defender of the Faith, to że niestety ten warlock zawsze się nabija. I to jest jedna z niewielu sytuacji, kiedy naprawdę innowacyjne można rozważyć, bo tak w przeciwnym razie innowacyjne do single playera są raczej nic ciekawego. No i teraz pytanie, czy ja chcę stracić prestiż, czy ja chcę stracić Army Tradition? Chyba prestiż mimo wszystko. Tutaj mi ten prestiż tutaj nic nie daje. Dobra, poproszę o roszczenia tutaj do Pontianaku. I czy mi oddasz... A, bo jestem teraz w trakcie wojny, to prawda. Tutaj nikt na razie nie chce tego kolonizować. Mam jeszcze 3 dukaty w zapasie gotówki. Bęk Kulu powinno być dosyć szybko skolonizowane w ciągu niecałego... kolejny rok mamy. Dobra, w takim razie bierzemy sobie Absolute Rulership, Navy Professionalism i oczywiście Killing Grounds, więc w tym momencie dalej utrzymujemy naszą piękną... utrzymujemy naszą piękną innowacyjność, wzrasta powoli, powoli, wymieniamy artylerię na nową i wszyscy są zadowoleni. Tutaj powinno mi... O, znowu przyrastać gotóweczka. Skończył mi się rozejm z Ming i Ming w tym momencie już ma no tak. A ja się dziwiłem, skąd mi wzrastać non-stop ten warlock z oszczyn. To zapomniałem, że to mam 2 armie w jednej prowincji. No dobra, czyli tak, ogólnie rzecz biorąc, ja bym był w stanie za niedługo znowu uderzyć na Ming. Tutaj mają na przykład kopalnię złota. Ostracę gotówkę, to jest gorsza wiadomość. Ale co najważniejsze, Ming zaczyna mieć problemy zwane mandatem niebios. Mandat niebios zaczyna mi spadać. Co będzie oznaczało, że oj, to spada im dosyć znacznie, dosyć szybko, więc ich armie po prostu będą topnieć w przypadku starcia ze mną. I teraz, jeśli teraz nie powołają najemników, gdzie mają armia Ming. Ming nie ma, więc jeśli im spadnie mandat, to będą w stanie powołać bardzo mało najemników, ponieważ będą mieli karę w postaci minus 100% do available mercenaries. Do tego, jeśli jeszcze by mieli dosyć duże... Oho, dobra, teraz już mam za długo, już tutaj utrzymuję ten pokój. Znaczy nie pokój, tylko wiadomo tą wojnę. No dobra, no to w takim razie bierzemy sobie gotóweczkę i bierzemy te prowincje, ten plan minimum. No i dobra, no to w takim razie korujemy co się da. I co mamy dalej? Pasajskich separatystów. To by mnie kosztowało 114 punktów. Sorry, ale wolę wziąć sobie zdecydowanie
te punkty przeznaczyć już na ostatnią ideę quantity, co mi pozwoli mieć wystarczająco. A, i miałem przede wszystkim wziąć piątą kulturę. Zobaczmy. Piąta kultura. Teraz tak. Piąta kultura. Kantońscy. Czy może gdzieś tutaj? Ci z Birmy, może? Mon. A, Mon to jest akurat trochę mało tego. Kmerowie są tutaj, Mon. No właśnie, kogo ja chciałbym tutaj... Sumatrańska to jest moja, tutaj... kultura Jawy też jest moja. Polinezyjska też. No dobra. To w takim razie tak, Mon jest pierwsza. Może mimo wszystko ten kantońska. Zobaczmy tutaj w kantońska. O, kolejna wojna z Koreą. Bardzo dobrze. Chociaż wtedy pewnie powoła milion najemników. Więc no nic. To oznacza, że powinienem też budować środka szpiegowską przeciwko Ming. Powinienem tutaj to wycofać. Czy ja mogę już zacząć was wchłaniać w ogóle? Ależ mogę, bardzo dobrze. Czyli robimy aneksję. Pasajscy. Gajo, Batak, Lemuri i Pasaj i separatyści w Guyang. Ile to by mnie kosztowało? 49, a nie będzie ten. Mogę sobie raz za te 49 punktów pozwolić. Bengkulu jest skolonizowane, no to w takim razie możemy wycofać z Barito i tutaj do Kataparangu, czy Katapangu. Dobra, mogę wysunąć tutaj, tak jak powiedziałem, tutaj już mam wysunięte te roszczenia. Co by oznaczało, że mógłbym wycofać od was tego szpiega. Okej. Okay. No i popatrzmy jeszcze raz. Czy czegoś tutaj mi brakuje? Chyba nie. Czy tutaj te prowincje? Nie. Czy tutaj potrzebuję? Chyba już wszystko tak naprawdę mam. Może... Nie, ta prowincja się nie poświetla. Czyli już może będę musiał tylko zmierzać na zachód. No to w takim razie słuchaj, ty tam wojujesz z kimś, masz jakichś tam sojuszników? Zobaczymy, czy... O matko, teraz będę musiał czekać tyle miesięcy. No jak nie, no to po prostu poprowadzimy potem wojnę przeciwko... Tobie, dobra? Okej. Okay. Czy mogę powołać generała ze stanu? Nie mogę, tak naprawdę. No to w takim razie tutaj powołamy sobie trzeciego generała, zapłacimy te punkty, o i nawet nam się trafił w końcu jakiś niczego sobie generał. Teraz tak, ty wojujesz z Andrą. No i dobra, tutaj proszę pójść. Proszę mi tutaj chronić handel. Tak, tutaj bym dostał 0,88, a tutaj bym dostał 8 dukatów. Dobra, to poproszę. O. No, i to takie coś, to ja rozumiem. Tripura tu ma 39 punktów handlu. Więc tutaj Tripury bym się zdecydowanie chętnie pozbył. Czy mógłbyś mi oddać na przykład Balasor? Nie, nie chcesz. Jakbym ciebie tutaj chciał zaatakować, a sam pomoże tobie, Bachmanis pomoże, więc chyba, tak mi się wydaje, że najlepiej byłoby zaatakować, no właśnie jak. Wy macie też sojusz z Bachmanis. Czy mógłbym ci w ogóle kazać złamać sojusz za to? Ach, jesteś poddanym tego, dobra. A jakbym tobie kazał złamać sojusz z Tripurą? Nie, nie chcesz, ponieważ... A, Trust. A ja tutaj już nie mam tych Casberry na ciebie, niestety. Dobra, wszystko jest tutaj pod kontrolą, wszystko jest opanowane, wszystko jest skolonizowane i mamy manufaktury, które pewnie pojawiły się na terenie Ming, a nie w Samarkandzie, czyli tutaj, w Transoksjanie. No niestety. Jak widać, miałem P
Peszka, Peszek. No ale dobra, jeśli tutaj powinny mi się w miarę szybko, mam nadzieję, pojawić TTT, a tutaj powinien mieć w ogóle dawno już manufakturę jakoś zbudowaną w naszej stolicy. To pewnie jeden z powodów, dla których niestety wyszło jak wyszło. No właśnie, dobra, kolejna prowincja nawrócona. To lecimy z kolejną. Czyli kolejnym krokiem to są, tak, tutaj mieć ten cultural ties i potencjał na dużą armię. Tutaj oczywiście pozwolę stracić sobie 10 prestiżu. Barito jest ten. Okej. Czy oddałbyś mi prowincję Pontianak? Oczywiście, że nie. Tak, tutaj asymilacja. To na razie poczekamy sobie tutaj, niech to się skolonizuje. Jean-Paul oczywiście musiał zwiększyć mi niepokoje. Będę budował środkę szpiegowską w takim razie dalej u Sundy. To mi się nie podoba, że Wielka Brytania robi ci subsydia. Ponieważ bym chciał tutaj zjeść to do końca. I kurczę pieczone, ta jedna głupia prowincja. Ach. A jakbym ciebie zaatakował w ogóle w takim razie o to? No tak, teraz nie mam ten. To wysuńmy sobie jakieś roszczenia gdzieś tam, no, na przykład Macau, nie, nie możemy. To zaczyna się pojawiać zdecydowanie problem. A, jeszcze zmniejszą autonomię? Czy Ming zmniejszył autonomię w Macau? Ale po co? Dobra, niezbadane są ścieżki sztucznej inteligencji w takim razie, tak powiem szczerze. Tutaj widzę, zaczynają pojawiać się pewne drobne problemy. Mi tam to nie przeszkadza. Korea została znowu trybutariuszem, więc odpływ mandatu został troszeczkę spowolniony, niestety. No ale te bunty i tak już tutaj zaczną generować, zbierać prosperity, zaczną generować większy devastation i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj akurat Ming to jest już na gnianych nogach, że tak powiem. Dobra, cena szkła spadła, niestety, albo stety, akurat szkło mnie tam guzik obchodzi. No to sobie w stolicy zbudujmy manufakturę w końcu. I hop, wszystko jest ten. Tutaj z kolei cena papieru spadła też. Ech, no niestety, wszystko naraz musi spadać. Dobra, bierzemy w końcu sobie Quantity Ideas, dzięki temu będziemy mieli wystarczający manpower, czy nie manpower. Wystarczająco, tu byliśmy sobie oczywiście Wielką Brytanię jako rywala, wystarczający force limit, żeby mieć spełnione Wielka Brytania. A oczywiście nie mam w nosie, co uważasz o mnie. Ming mnie złapał tutaj. No dobra, to teraz tak, bierzemy sobie flotę transportową i zaczniemy powoli budować kolejną armię. Tym razem może z oddziałów regularnych. Okej. Ponieważ teraz już powinienem mieć w miarę znośny zapas manpowera i odnowę. Te 1600 to już jest takie niczego sobie. Zobaczmy, mogę jeszcze 10 state'ów w ogóle stworzyć. I teraz tak. Dobra. Okej, tutaj oczywiście to chcę, żeby to było nie istniało jako, jako ten. Mam w nosie ten fort. Dobra, Żarkant, słuchaj. Jakbym ja ci zagroził wojną? Nie. Ty masz trochę sojuszy. Chyba tak byłoby jakoś najlepiej uderzyć na... To jest dobra myśl. Więc ja bym sobie wtedy pewnie z chęcią uderzył po prostu na... Jeśli udałoby się, że Assam wpadłby w większe długi, czy ja mógłbym tutaj ci rozprzestrzenić? A, masz pożyczki. Dobra, możemy stracić trochę tego, tutaj stracimy ten. Jakby się udało. O, Francja chce ze mną coś. Zobaczmy w ogóle na Europę. Mamy Rzeczpospolitą Obojga Narodów, które nawet jako tako się trzyma. Rosja też jako tako. Osmanie tutaj są
A ogólnie rzecz biorąc to wygląda tak w miarę znośnie. Francja chciałaby ze mną razem. Francja jest w ogóle zreformowana, czyli kalwińska. To jest troszeczkę ciekawe. Cesarstwo jest protestanckie? Ha. I Austria jest protestancka. Ha. Ha. Ciekawe. Zobaczmy, jak tam religijnie to wygląda. Ha. Katolicy. Aha, Wielka. Czyli Wielka Brytania jest katolicka. Mamy kalwińską Francję. Protestanckie cesarstwo. Już myślałem, że będę tu miał, nie wiem, jakichś szyitów albo tęgrystów. Albo nie wiem, jakichś fetyszystów w Polsce. Już tego by brakowało. Ale to muszę powiedzieć, dosyć ciekawe. Dosyć ciekawa rzecz się stała. No dobra, tak czy siak. Tutaj będziemy musieli jakoś pokombinować. Tutaj sojusz z Francją. No właśnie, czy ja chcę brać sojusz z Francją? To jest dobre pytanie, bo to chociaż wychodzi na to, kto ci tam tutaj okupuje. Fryzlandia. Ha. No nic, więc będę musiał pewnie rozwinąć swoją armię, ale na razie możemy sobie wziąć chyba sojusz z Francją, niech będzie. Dobra. Czyli tak, wszystko mi się tu ładnie kolonizuje. Samapit zaraz będzie w pełni skolonizowany. Bankka też. To wszystko powoli będzie tutaj ładnie się kolonizować. Potem zaczniemy wypełniać dalej tutaj. W końcu wypełnimy tą ostatnią tutaj prowincję. I wszystko będzie zgodnie z planem. Czyli tak, teraz zachodnia Jawa. To. Robimy z tego pełen state. Czyli niestety nie będzie mnie stać na kolejne tutaj te idee, no ale... I kto będzie się domagał? Szlachta będzie się domagać moich ziem. Aż się nie mogę doczekać do tej zmiany. No dobra, no to w takim razie chyba... Dobra, tutaj mamy dobre dobra handlowe. Tutaj mamy też przyprawy, ale tutaj mamy dosyć dużo... No właśnie, to jest problem czasami. A, tutaj mamy ryby. To niech będą ryby. Potem mamy co? Acech. To jest chyba jeden z mną tutaj. Okej, okay, tutaj. To w takim razie z chęcią też przygarniemy. I znowu będą się domagać panowie szlachta. No to panowie szlachta dostaniecie teraz prowincję. Może tutaj w sumie... Kelantan, dobra. Okej. Okay. Jeszcze mam ile? Jeszcze mogę 8 state'ów. Riau. Okej, okay. Bachman jest już nie jest chyba dla mnie godnym rywalem. To byłoby dosyć ciekawe. Zagroźmy wojną. Czy macie dalej sojusze? Czekajcie, jakbym kazał ja tobie złamać sojusz z Tripurą, Assamem. Niestety nie. A jakbym tobie kazał, no tak, bo ty jesteś poddanym Ming. Bachmanis nie jest już dla mnie godnym rywalem, niestety. Więc to też oznacza, że nie mogę ci wrzucać embargo. Znaczy, mogę wrzucać embargo, ale tak naprawdę w tym momencie nie będzie tak efektywne. I ja będę się z wami żegnał w takim razie z tego odcinka. Centralizacja przynosi efekty, dobrze. Tutaj zgromadźmy sobie armię w jednym miejscu. Jak tam z tym dochodem? A jako tako, sekrety w sojuszu. Dobra, a sam możesz mi trochę... Teraz tak, czy ja mam możliwość sabotaż reputation? Ach, musiałbym mieć 21. Bo, jeśli bym wtedy zaatakował... Do 10... Assam nie pomoże. No dobra, no to w takim razie tutaj nie ma co zwlekać. Lecimy w takim razie na Bastar. I tak, złamał sojusz i w takim razie kolejny odcinek się zajmie w takim razie wojną z Bachmanis. Tutaj nie powinno być aż tak straszne. Bachmanis, jak widać, jest troszeczkę przetrącone. Tripurę
Po prostu po drodze zmieciemy. Tutaj będę chciał przede wszystkim zgarnąć, co się da. I co najważniejsze, to będzie miało ponownie podwójny skutek. Każda prowincja zabrana Tripurze. Tripura ogólnie to jest państwo hinduistyczne. Większość tutaj już pozostało państw, to jest wiadomo. Tutaj pewnie każę oddać i mojemu fasalowi jakieś tam kory. No więc ogólnie rzecz biorąc, powinno to pójść dosyć łatwo. Tidor. Dobra, niech Tidor wejdzie w ręce szlachty. Tak czy jak, dzięki, trzymajcie się i zobaczenia z tym razem. Hej!